Cześć, witajcie z tej strony Bartoszewskiej. Dzisiaj palimy już sobie kolejny poziom z LEGO Marvel Avengers. Whee! Tutaj już się widać przyda Kapitan Ameryka, ale na wstępie to chciałbym wam coś pokazać. Widzicie jak on zwalnia to swoje tempo? To jest piękne! Że Quicksilver może celować. Dopiero przed chwilą to zauważyłem. Dobra, tutaj chyba uda ci się przyda Kapitan Ameryka. Zaraz, ale pokażę nam też coś. Muszę to włączyć? Nie. Dlatego pewnie musimy właśnie... Uważaj Kapitanie! I to chyba wszystko. A nic z tego, a nie, coś tutaj jedno, nie zdarzy. Ale jeszcze nie wszystko. Może teraz będzie. Zaraz. O, teraz. Tak, to jest coś dla Quicksilvera. Super. Wreszcie będziemy mogli zagrać Quicksilverkę. Aha, czarną barwę. No to chcę być Quicksilver. Ale ja tutaj chyba zrobię cięcie. Bo troszkę długo mi to trwa. Licha, tak? Tak. Tak, ja tutaj chyba zrobię cięcie. Albo nie. Szybko pieniążki. Chociaż to nie jest misja, wiem. Chyba, nie musimy. Boże, on za szybki. Ale wiecie, ja bardzo lubię Quicksilver, bo on jest właśnie taki. Tak, to szybki bardzo. Nie. Właśnie, nie za. Super, mamy uwolnionych ludzi. Jeszcze chyba kilka właśnie takich drużyn. Dobra. Idziemy za magicznymi i niebieskimi holograficznymi majkami. Ale nagle jeszcze muszę sobie. Ja siądę do tej kapsuły, do tego statku. No dobra, gdzie nas zaprowadzą? Gdzieś tam. Proszę, Quicksilver, super postać, naprawdę. Dobra. O, już widzę, że tam się nam coś świeci. Szybko Quicksilver. Ale jeszcze będziemy się zniszczyć to. Zaraz zobaczmy, czy to wszystko. Tak. To nie jest coś dla Quicksilvera. To naładowywanie mi jest bardzo męczące. Bardzo mnie od niego bolą palce. Aha, ja tutaj cięcie robię. Dobra, uwolniliśmy sobie już kolejnych ludzi. Quicksilver. Chodź za magicznymi niebieskimi kami. Ci goście jeszcze sobie wsiądą do stateczku. Szybko Quicksilver. Idziemy stary. Przecięła kapsuła, więc chyba gdzieś tutaj będzie. Boże, oni są w windzie. Aha, myślałem, że gdzieś na dach. Ale no ludzie, nie płaczcie, my was zaraz ciągniemy. Boże, gdzie mnie cofnęło? Gdzie ja jestem? Boże, boże, ja nie ogarniam, co tu się dzieje, a to nawet jeszcze nie jest misja. Dobra, my się chyba musimy od tego od...
nie wiem, żeby te cięcia nie zrobić, fixing, dobra, sobie coś. Okej, to jest już na górze. Wszystko. Zrobisz to. Ta spinaczka jest bardzo męcząca. No. Super. Aha, ale to i tak się Kapitan Ameryka przyda. A gdzie ty Kapitan nie jesteś? A nie jesteś bardzo. Ale gdy będziesz tutaj skoczył, to bym był z ciebie dumny. Teraz. No. Kapitan. Dlaczego nie możesz? Ja sobie cięć. Jest dobrze? Jak się lewa, to w ogóle już na nart skoczył. Bo tam się jeden typek zbagował, bo był w ścianę. Okej. Boże, to za dziwna kamera jest. No i dobra, zaczynamy misję. Ale fajna miniaturka, ale dużo fajnych miniaturkowych minifigurek. Hulk tylko jest taka miniaturkowa, duża miniaturka. Ale teraz pamiętam tę scenę z filmu. Ona była super. Naprawdę była fajna. Dobra, mogę już zacząć misję? Mogę. Dobra. Więc będzie to misja z kapitanka. Czemu? Szejkiem! O, jest War Machine! Jest bardzo superowa, fajna postać. I jest Iron Man! Dał mu w ogóle tego Shake'a. To myślę, że wiecie, kim teraz będziemy grali. Okej, standardowo. O, jest to superowa muzyka. Nie jestem. War Machine czy Iron Man? Jestem Iron Man, a to dobra. Więc Iron Man też superowa postać. O, ma to też to pole ochronne, to też jest super. Dobra, no i co my tutaj musimy zrobić? A, uratować jedną kapsułę, dobra. Zbieramy oczywiście monetki. W ogóle mam coś 3x3 i puszkę zdobyłem, Jezu. Dobra, Boże, ja tak bardzo nie ogarnię, co się dzieje. Jest kapsuła ratunkowa. No, Iron Man. Trzeba ją chyba przetaszczyć tam na helikarier. Dobra, już mamy połowę tego paska. No i jest cały. Okej, kapitanka. Czy mi się tylko wydaje? Nie. Kapitanka, Boże, teraz dwie te kapsuły, Jezu. Czy też myślicie, że trochę dużo? Dobra, widzę kolejną. Jeden, ta. Ha, Boże, no. Przetasz, a ja robię. Przetasz. To jest chyba moja ostatnia misja z tej gry, mam nadzieję, że nie, ale chyba niestety, ale zobaczymy. Dobra, a tak w ogóle pogadajmy sobie, jaka będzie moja kolejna gra, którą bym chciał. Chciałbym, by kolejna moja gra to była gra albo Lego DC Super Villains, albo
właśnie Lego Marvel Super Heroes 1. Bo jest Lego Marvel Super Heroes 1 i Lego Marvel Super Heroes 2. No to Lego Marvel Super Heroes 1 to można po prostu nazwać Lego Marvel Super Heroes. To właśnie tam i grę, albo właśnie Lego Super Villains, tam są czyńcy, jak to było, po prostu tam jest, to właśnie bym chciał ją sobie. Jeszcze dwie kapsule! O Boże. No, mamy sobie jakiś celownik. To w ogóle druga puszka, jest! Kapsuła! Do góry Iron Man. To K! I przetarg. No, więc wy możecie sobie wybrać co chcecie, albo Lego DC Super Villains, albo Lego Marvel Heroes. Ja to mówię, żebym wolał najpierw Lego DC Super Villains, ale zależy co wy chcecie. No i kolejna kapsuła jeszcze na nas czeka, to na poprawienie, znaczy do zaeskortowania. Nie wiem, czy to jest nie tak słowo, eskorta po prostu. I jest Iron Man. Super Iron Man. No, hi, hi. Stalowy człowieku. Hi. Dociągniesz. Jest to tego. O, jest Ultron. Pięknie. Thor jest. O, pięknie. A czy będziemy chyba teraz Visionem? O, raz, Thorem. Mam nadzieję. Znaczy nie, Boże. Nie mam nadziei. Tak, jesteśmy Thorem i Visionem. Zobaczmy, co potrafi Vision. W końcu wiecie, że Vision ma taki tam kamień nieskończoności. To był chyba kamień umysłu. Ja już pamiętam, ile właśnie z tego berła jakiego. To w ogóle widziałam tutaj kilka fioletowych monet. To tak w ogóle teraz chyba musimy uciekać przed właśnie laserami jakiego. W ogóle dlaczego Vision nie potrafi latać? Bo inny potrafi. Zobaczmy w ogóle jaki super atak ma Vision. No właśnie tutaj były toaletowa monetka tutaj była. No to nie wiem jak to może być. Toaletowo. Ale umy w stronę w ogóle. Co my tutaj mamy zrobić? Zajmijmy się teraz nicą, dobra? Nie wiem, co my mamy robić. Dobra, zrobię sobie combo. Pięknie. Dobra, ale co mamy? Można celować w Ultrona? Nie można. Dobra, zajmijmy się na razie misją, bo ja nie wiem. Boże! Co w ogóle to robi? Boże, szybko! Pięknie, Boże. Ale weźmy Visiona, no bo Thorem już grałem, chociaż nie wiem, Thor jest też całkiem spoko potem, ale nie wiemy co jest. Nie znamy pełni, już nie wiem. Więc Vision, zobaczmy na jego komba. Aha. Nie ma przecież przeciwnika. Dobra, więc komba nie ma. Dobra, więc na razie mam to chyba zrobić. Może on umie strzelać, umie strzelać. Umie celować. No, bliżej i kombo zrób. O, on chyba w niego wlazł, czy co? Nie no, było pięknie, naprawdę. Zobaczmy na inne kombo. Oho, pięknie. Dobra, to robimy razem kombo z K? Nie, chyba nie.
Zobacz, tak trudno. Odejdzie sobie z ciebie. Piękny. Wow, naprawdę. Piękny. Umie w ogóle strzelać laserem? Przecież umie strzelać laserem. Wiem, gdzie jesteś. Spoko, spoko. Niech to raz tych kolegów Ultrona i serduszka też. O nie. Ultron do nas strzela. Ultron do nas strzela. O nie, nawet nie oderwałem. Dobra, więc co my tutaj musimy robić, ten kardy ładnie? Ja nie wiem, naprawdę. Tylko musimy czekać, aż Ultron będzie chciał. O, robisz razem ze mną combo chyba, nie? O, kombosek. Wziął młot Thor. No jak chyba tutaj za wycięcie bym za długo nie przedłużył. Na stronie, ktoś mi skończy za... Jot! 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 Pięknie uniknąłeś. Ale chuj ten event! Pięknie! Vision! Chyba coś tu spakowały. Myślę, że nie. Biegnij Vision! Jot! Oberwałem, ale to chyba tego... Kolegi Ultrona. Piękne! Jezu! Super jest ta misja! Jo! Aha, oberwałem. Zwolnione tempo jest piękne. O! To jest to. To za to. Znaczy dla jego młota. Thor! Boże, zmieni. Zaraz, ale tutaj coś jest. O, tutaj już możemy chyba. Może ten zmienić? Nie. Bierzemy. Ty masz laser, tak? To ty to roz... Jego bierzemy. Boże, ile długo się... O, skoro możesz latać. Ty no, skoro umiesz latać... Skoro mam postacią, żeby... Nie. Super. Ale to, tam widać po trzy... Thora, ale tutaj też widziałem fioletową monetę. Przewidziałem, dobra. Weźmy sobie Thora, bo Thor to jedyny w ogóle. O, kas, combo. Dobra, teraz to. Zniszcz to. Dobra, teraz świet się da Vision, bo on ma las. Dobra, dobrze. K. Laser. K. Odejdź się tak daleko, udało się. Super. I zrzucimy. Puszka, widzę puszkę. Widzę puszkę, Jezu, widzę puszkę. Dobra, Vision. Dobra, tam obrywa w ogóle ten Ultron. Puszka, leć po tą puszkę. Jezu, Vision, do góry. Do góry. Sorry, to, że masz kłopoty, ale my zajmiemy się czymś o wiele ważniejszym od ciebie. O, Boże, co tam jest hamburger? O Jezu, to musiało go naprawdę. O, możemy teraz Ultrona. Gdzie on jest? A tu jest, okej. Jakim trybem w ogóle życie objąłem?
H. H. Szybko bierzemy. No już prawie, nie poddawaj się. Pięknie. No więc sił by nie trzeba. Jeszcze próbuję tutaj zrobić cięcie. I lepsze. A już chyba zaraz kombo. No tak chyba to wszystko widzieliśmy. To nie wiem, są mega, naprawdę. Ich komba, no wszystkie komba są mega, są super. Nie wiem. Dobra, no to ja zrobię cięcie teraz. Dobrze. No już tyle postać, jak mówię. To myślę, nie jest bardzo fajne, naprawdę. Fajne pomysł, że myślę. Dobra. Dużo układaj. W ogóle fajnie układa, tak jak właśnie ta. Kary, idź. O, idę tor, okej. Ale najpierw zrobimy komuś, bo nie będę tego nie widział. A, to jest to. A to dobra, no to to. Jesteś bliżej. Naładuj się. Super i K. W ogóle myślę, że to będzie najdłuższa misja z tej gry. Mój Fram to muzyki nie lubi, czy on? Jest. Jedno, dwie. I na ostatnie to się musiał schować, więc ja robić. Boże! Dobra, coś z nim dzieje. O, Jezu! Bierzemy. Szybko podnieś ten młot Tora. Nie chciałam być robić combo. Jezu, ty podnieś ten młot! Super. O Jezu! Piękne. Nie chcę w ogóle odejść, jak za kaszę. O tak, to będzie ta piękna chwila z filmu. Jest Silver, jest Hulk i jest Ultron. I to będzie fajne. O Jezu, normalnie wadza pierścieni. Niech to biegnie. Oto na co ma. Oto na co ma. Boże, tam to w ogóle z siekierą biegnie. Boże! Ale fajnie, chyba będziemy się mogli przełączać między postaciami, czy coś takiego. Dobra, jest Iron Man, jest Thor i kto jeszcze? Było chyba tak. Będzie, a nie. Quicksilver, Quicksilver, Hawkeye i Czarna Wdowa. Jasne, że Quicksilver, będziemy grać albo najpierw, zresztą, który już jestem Hawkeye'em, to Hawkeye'em sobie wygrałem. Więc chęcią mi się dobra. Dobra, ale co tutaj, a... To coś widać się dla czarnej wdowy. To jest czarna wdowa, jest czarna wdowa. To jest skanowanko. Pierwszy błąd. Tu. Tu. Tu i... Dobra, teraz Hawkeye. Który jest Hawkeye?
i kasę. O, puszyszka, jak miło. A to my w ogóle musimy się tutaj Scarlet naładować. Dobra. Dobra, Quicksilver, chodź. To tobą się nie dało. Przegrałem, ale to. Kiedy misję. Scarlet się musi naładować. Dobra. Szybko. Boże, gdzie ja Quicksilver jestem? Uświadom. Przyzwij to magierów. Dziękuję. I combo było wspólne. Boże, jakie epickie. O, tak, to jest Scarlet. Boże, to piękne, tak. A, musimy się przyłączyć na to, ale Scarlet, ok. Mam trzymać? Nie, suka! Tak! Quicksilver! Tak! Wystrzeli go! Pięknie! Super! Puszkę widziałem! Dobra, teraz Thor, Iron Man i Quicksilver. No to Iron Man! Oczywiście, że Iron Man! Iron Man oczywiście też super... Superowa! Super. Oczywiście będzie ściana. Padło. Ja się mogę przenieść na Scarlet. Czy nie? Chyba nie. Chyba jednak. Dobra, no na razie zrobimy wrogów i zaczekamy aż Scarlet. Chyba umarł. Zrobimy to kombo Iron Manem. O, wspólny kombo. Pięknie! Boże, jakie te komba to są epickie, wielkie. Te rakiety, rakietami. Bo rakiety też. Pięknie jak dostał. O, żelazny legion przyszedł, super. Zaraz, a wycelujmy sobie Quicksilverem. Zrobił kombo, ale w końcu nie może źle. A nie, Scarlet, nie, akurat zaraz chciałam zrobić Quicksilverem. Nie kombo, tylko to wycelowywanie. Ale to. Czekaj, Scarlet, ja chcę tutaj Quicksilverem sobie powycelowywać. Piękne, Jezu! Quicksilver jest superową postacią, naprawdę. Dobra, i... super. I zobaczymy, kto teraz będzie. Kto teraz będzie? Dobra, Iron Man. To Iron Man? Nie, najpierw Thor. Nie Quicksilver, ale Thor. No, najpierw Thor, gdzie ty jesteś? Kombo, co najpierw zróbmy? To samo to było przedtem, ale też ono jest opisane. Wszystkie tak sobie prawie, wszystkie. Nawet jak są trochę wydłużone, to też będzie. Dobra, więc... to K i Iron Man też K. K. O, tak jak nie chcę. Boże, on... teraz jest Hulk, Captain America i
Więc kocz kapitanie, no to jest pożar do ugaszenia. Co to zniszczyć, ja chyba nie mogę tego zniszczyć. Stanley! Gdzie ty byłeś, Jezu? Gdzie ty byłeś, że ciasny jaki? Tu? Tamten był? Nieważne. O, jest też wyżyn! Ale jest też hard też. Nie wiem, ale koniec. Teraz kabel już się prawie naładował. Pięknie, nie wiem. Ale laser, oczywiście. No i tak jest ta genialna scena z filmu. Skąd to w ogóle sobie pije kawę? Ha. Pięknie, jak to się bardzo. Teraz K. No i znów mu przywali. Super. I jeszcze raz. Przywali. To teraz chyba J, tak? Pięknie. Pięknie. Kombo w ogóle zrobiłem, ale też pięknie. O, też ta superowa scena z filmu. Też była epicka. Będziemy musieli coś naciskać? Czy nie? Chyba nie, a nie, ha. Dobra. Już nie widzę. Teraz torem H, okej. Okay. I pewnie będzie Iron Manem. Tak. Super. Nie, nie ma szans tego przeżyć. Albo nie przeżył jednak, więc chyba nie. Super. Nie, nie, dlaczego teraz? Ale dobra, nie narzekam. Po oglądach sobie kuka. Dobra, świnka musimy uratować. Świnka też to. I pewnie misja? A nie. O tak. Będzie teraz chyba smutna scena z filmu. I znów szej. Co to za super jest? Tak, będzie też smutna scena. No niestety. Quicksilver kolejny. Dlaczego akurat Quicksilver? Dlaczego? Nie. Nie. Ale przynajmniej świnkę uratowaliśmy. Pan w ogóle żyje. Nie, nie, nie! No to on ci teraz jutro tego nie daruje. Nie daruje ci. W ogóle to miasto nie jakoś fajnie wygląda. O Boże, jak... I tak się kończy. Uj, to on traci rezon. Chyba tak. Ta lista nazywała. 1 400 000 miał. 29. Ty, milion 429 monet. Ile mieliśmy? Równe punkty. Fajnie. Dobra, Iron Man MK45. Czemu mnie się w ogóle różnią? Vision. Tak.
Jest ten. Jest Ultron wersja wstecz. Jest chyba jakiś przywódca Ultrona? Nie, przywódca dowód to ty. Żołnierz Ultrona. Stanley jest! Ale mamy War Machine. Boże, superowa postać. Cztery puszki? Ty, już zdobyłem aż tyle. Zdobyłem się tylko trzy puszki. A nie, faktycznie cztery. I kontynuujemy historię. Ostatni raz. Dół, nie, góra, dół, lewo, prawo i kręć. Mam nadzieję, że to nie jest koniec gry. Mam nadzieję, że jakieś dodatkowe misje będą. No bo naprawdę superowo mi się w tą grę grało. Naprawdę. Tylko ta jedna misja przedwczorajsza była. No, przedwczorajsza była taka niefajna, ale tak ogólnie to naprawdę gra 9 na 10. No bo nie jest 10 na 10, dlatego tylko, że są te, wiecie, zacinki, no i właśnie też te właśnie... Bardziej. Ale tak, 9 na 10, naprawdę polecam wam tę grę. Polecam. I super, to pięknie. O Boże, tej Iron Man to miałeś farta. Tylko niestety biedne rybki pipcie ucierpiały. No ale tu mało. Teraz Harry poleci, tak? On poleci, tak poleci. I potem go odnajdą dopiero w kolejnym torze. No, ty też pamiętam. Jesteś ostatni. Pamiętam sobie. Wiesz, urodziłem się wczoraj. O Boże. Iż ktoś na mnie, jej. Wiedziałem, że bym przyszedł. Nie teraz. No niestety, teraz akurat musiało. No, ale to jest chamskie. O, super. Okej. O. Tak, bo to teraz poleci. No to też będę w spinu. Facet nie szanuje trawnika. Pamiętam. Nie mówcie, że on takim, że tak z takim zresztą autem pojedzie, chyba tak. Tak. Jezu, pojechał ten jeszcze nie pamiętam. Ale tak, to jest ta nowa siedziba tych Avengersów. Tak, oni to na końcu zostawili kilka. Tak. Co się stało? A nie, to już tak na filmie było. Ja sobie to pominę, ale może, że nie będziemy oglądać tych... Da się to pominąć? Napisów? Dobra, ja zrobię cięcie. Okej. Okay. No bez jaj! No bez jaj! Jezu, no bez jaj! Bez kitu! Jeju! Okej. Też tak odwiązuje. Ja nie wiem. Dobra, zoom zrobić cięcie. O, teraz będzie ta fajna też. Fajna scenka z Thanosem. Pierze się tam jego rękawica w pracy. Zajmę się tym czasem. Może nie mogę się doczekać tej kolejnej części Avengersów Endgame. Bardzo obejrzyjcie sobie zwiastuny. Naprawdę będzie, myślę, super. Tak samo, nie wiem dlaczego, ale bardzo też nie mogę się doczekać. Shazama. Naprawdę, z uniwersum DC. Naprawdę tak bardzo się nie mogę doczekać właśnie. No i Spidermana też. Far From Home. Czy jakoś się nazywa. Też się nie mogę doczekać. Boże, w ogóle jestem wielkim fanem Marvela. Jezu. Wszystkich filmów się nie mogę doczekać.
też Legionu Samobójców 2 też się nie mogę doczekać, też z uniwersum DC, bo też widziałem zwiastuny, będzie bardzo krwawy, ale myślę fajny, bo ja takie krwawy najbardziej lubię. W ogóle to już trwa 40 minut, Boże, ile mi się to wgrywać będzie. Bez kitu, nie wierzę. Prawie tyle, co lekcja trwa w szkole, Jezu. No. Jakim cudem to mi się tak długo ładuje, zrobię cięcie. Okej. Okay. Boże, jesteśmy na heli karierze. Zaraz, Iron Man. Hulkbuster. Wybierzmy Hulkbustera. Jezu, nie mogę się doczekać. Hulkbuster. Więc jutro sobie właśnie kilka misji przejdziemy, bo są jeszcze, o ile dobrze pamiętam, bo przed chwilą chyba sprawdziłem na YouTubie, to są trzy dodatkowe. Jesteśmy na Shield. Dobra, lecimy. Nie, ale dobra, Iron Man, teraz się przełącz, bo ja chcę być Quicksilverkiem. Teraz, a pokupujmy sobie jeszcze kilka postaci, dobra. Captain America Bucky, dlatego to nie chcę. A dobra, a wszystkich sobie pokupimy, mamy mnóstwo monet. Kto to jest? Nie mówcie, że... Nie. Ameryka coś. Wszystkie sobie pokupujmy. Jest Loki! Kurde, jest Loki. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ultron! Nie, to jest pomaga. Tu jest Ultron. Super. Nie tej... jeszcze... ktoś był. A. Dobra, Boże, ile ja mam... Boże, mam mało monet, Jezu. Dobra. Mam bardzo mało monet. Ale gdzie jest Quicksilver? Bo chcę Quicksilver sobie kupić. No zresztą pogramy sobie tym. Ale dobra, to już zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to się podobał. Więc piszcie, Boże, w jaki sposób będziecie oglądać. Oceniacie, Boże, kto to jest. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i... Cześć!